Serdecznie pana Krzysztofa Musiała, artystę, który prezentuje dzisiaj swoje prace i małżonkę, która mu towarzyszy. Pan Krzysztof Musiał urodził się w Słubicach w 1992 roku. Dziś związany jest z Poznaniem, gdzie w 2001 roku ukończył Wyższą Szkołę Szkolnictwa Stosowane, dyplom u profesora Jana Siewicki i Macieja Głowskiego. Ukończył też Wydział Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wystawiał swoje prace na wystawach zbiorowych, indywidualnych, m.in. właśnie w Słubicach, w Poznaniu, w Koszalinie, w Słupsku, w Warszawie, dziś we Włocławku. Jest laureatem kilku konkursów, m.in. Diablata Skarkan, Obraz Roku. Inspiruje się codziennością, miastem, życiem współczesnego miasta. Tak jest też tytuł wystawy malarstwa Miasto. To sceny, kadry, zatrzymane, dzianie się zatrzymane bez ruchu. Wybór ważnych scen. To obrazy, których kompozycja zbudowana jest na zasadzie opozycji, kontrastu. Masa, indywidualność, tłum, jednostka. Także posługuje się kontrastowymi środkami wyrazu, jeśli chodzi o barwę, dużo szarości, ale tym szarością towarzyszą bardzo intensywne, mocne barwy. To taka mozaika, która wkłada się w pewną historię. My tutaj spróbowaliśmy taką mozaikę Państwu zaproponować. To jest nasza opowieść, nasza narracja, ale to malarstwo prowokuje do tego, by odbiorca opowiadał swoją historię, by tworzył swoją narrację. Pan Krzysztof Musiał pracuje cyklami, tak mi się wydaje, chociaż z tego co wiem, to ta wystawa zbudowana jest z co najmniej kilku różnych historii, kilku różnych opowieści. Proszę powiedzieć, zdradzić, jakie to opowieści, jakie cykle. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie. Parę słów dopowiem. To jest kilka obrazy, jak gdyby, no, które powstawały w przeciągu no, ostatnich 8 do 10 lat. Jednak większość to są obrazy najnowsze, między innymi panoramy, które w tamtym roku powstały. Przypadkowo ten pomysł mi przyszedł do głowy, ale dał możliwość takiego szerszego spojrzenia, nawet pod względem czysto wizualnym na miasto i na jego taki specyficzny charakter, no, który każdemu podejrzewam z Państwa nie jest obcy, no bo każdy właściwie jest to nasze środowisko naturalne, można powiedzieć. I mnie ciekawe relacje także ludzi. To, co właśnie tutaj Pani powiedziała, że ten kontrast między jednostką a tłumem, indywidualność z masą, ale też chciałbym dodać jedną ważną rzecz, która jest bardzo osobista tutaj, to znaczy na tych obrazach, przynajmniej na zdecydowanej większości, znajduje się postać chłopca. To jest mój syn, który towarzyszy mi na tych obrazach już od wielu lat. Staje się coraz starszy, coraz większy, pomału znika jakby w tym tłumie, bo póki co możemy go rozpoznać jako małego chłopca, natomiast tak teraz widzę, że już pomału zaczyna przypominać, może to śmiesznie zabrzmi, ale dorosłego i takiego troszeczkę już gdzieś skopionego w tym miastu. I to jest taki osobista historia, która powoduje, że te sytuacje troszeczkę inaczej dla mnie osobiście wyglądają. Często
jest narratorem tych sytuacji, często jest komentatorem być może. No, trudno mi jednoznacznie czy tak bardzo precyzyjnie nazwać to, w jakiej roli on występuje na tych obrazach. Niemniej, jest. Jest tam cały czas i jest istotną postacią, być może brzydko zabrzmi elementem tej całej historii. No i to wszystko. Dziękuję bardzo. Ja może dopowiem jeszcze, że do wystawy przygotowaliśmy folder. Zachęcam już do zaopatrzenia się. Dziękuję Tomaszowi Kamińskiemu, który zaprojektował wydawnictwo. Aranżacja Krzysztof Walczewski, montaż Grzegorz Matejski.